To ten Firpi od shotów? Why you bullying me? Polecam dać suba, polecam dać suba, polecam dać suba. Dzięki. Why you... What he's doing? Why you bullying me? Co to za kilopies, który masz za ekstra? Firpi? Witam. A widziałem coś. Cześć, Ewron, słyszałeś o tym, że do Fortnite mają dodać taki sam respawn graczy jak w Apex Legends. Mają być takie minibusy bojowe gdzieś na mapie, tu masz więcej info, powiedz mi co o tym sądzisz. No widziałem, że gdzieś tutaj dodali jakieś busy. Widzieliście to? Takie busy, które podobno mają respić. Ewron Fink. Że do Fortnite mają dodać takie same respawny jak w Apex Legends? No słyszałam. A słyszałeś, że oni to nie podobno słyszę. Wcześniej testowali niż... nie wiem, tak widzowie mi mówili z tym respawnem. Że... jako pierwsi pracowali oni. Ale to są niepotwierdzone dane, musisz sobie poszukać w internecie. Ja takie plotki słyszałam. Więc musisz to skonfrontować z rzeczywistością. Wie będziesz mogł go odrodzić, dawając jego tak jakby sztandar do minibusa bojowego. Co? No to... nie wiem, no tak jak mówię. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale no ciekawe, zobaczymy jak to będzie na rozgrywkę wpływać. Nie wiem jak to działa w ogóle, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Królowany, dziękuję bardzo za widzicie kawiku. I wygrywa Milan i Smith. And we will see Milan the Prodigy with Smeef, who performed so well in solos on day one, take the victory royale. That was... Mitro pada od creepy. Creepa sam na dwóch. To się niestety nie może udać. Nie może udać się z taką ilością HP. I creepa pada od Sefa. LDLC wygrywa 10. rundę. Czaja Kenów, byczku, czaja wariacie. They're gonna have such a massive lead over their opponents who have been able to maintain that number one spot for about 10 games running. They have 12 elims now with 3 players left to find. It's a 2-on-2-on-1 Alpha towards the Logger, and Item and Tomo have yet again stuck their way through. They're gonna be closed in on this one. They jump down to try to go for the 2v1. They will be successful, but now it's a 2-on-2 and they have to fight from low. And I don't believe we've seen such a 2v2 here with the zone going back and forth. So many buildings going on and the circle is just getting smaller and smaller. Rift to go being used so they can try to maintain this. Actually catches on to pretty much everyone here. South gonna be on the Logger though by himself. Zate immediately dives through the camp. Bandaże są walone. You can see Zate trying to heal up as long as possible. Ale to zagrali. Milion IQ. It's not gonna be able to survive. Przerwał leczenie im, jeżeli by się mieli leczyć. No i no, jak oni tak mądrze grają, że to jest jasny chuj. Znaczy kill, no przecież oni tak rozpierdalają tego jema. Kolejny kill. I kolejny kill! Eliminations, they are 90 points clear already on the field, and this is a fantastic performance. This is just insane to me. I do not believe, I do not know how this is possible. Staff just got stompy as well. There's only 5 players left, 4 duos. It's them against the world as Vato is desperately trying to stay in this. Shinken is on the edge of the storm, and Zate and Saf, they've played the late game so fantastically. They've used the Rift to go to keep themselves alive, and they have the high ground. This is beautiful. They're letting Shinken and Stompy fight against each other for safety as this zone transfers across. They're dying to the storm. There's almost no real way for them to get through in time. They can just stay on top and just wait this out. Just look at that. Shinken just fighting there, trying to hold off his dear life. They're trying to. As it's only Shinken that survives. Satan Sap. Słuchajcie, to jeszcze będzie w stanie. Oj, bardzo mocno wybijany Saf chyba przez Mitro. Tak, ale to już jest dalej 8 miejsce, to już jest wysoko. To już bardzo wysoko. Ben na pewno na pierwszym miejscu, to w ogóle jest niepodważalne. I pytanie,
Czy ktoś będzie w stanie jeszcze z nim powalczyć w kolejnej gierce? Z Exo mało HP na Eurocie. Wyeliminowany. Tak, ja widziałem, że Vini był powalony. Vini po. I teraz co się stanie? Zexro tutaj musi powalczyć, musi dołożyć fragi, to jest bardzo ważne. Mało HP. Bardzo mało. I teraz Mitro przez burzę powalony i co się stanie? Animal wygrywa ten pojedynek. I co się stanie to właśnie? To jest koniec. Animal. I Animal. A wiesz co jest ciekawe? To są goście, którzy wygrywają drugi raz. Oni wczoraj wygrali, już zaraz powiem, którą rundę. Rundę numer 5. Więc mamy kolejne duo, które potrafiło ponownie wygrać. Czyli też pokazują, że potrafią grać, ale tak jeszcze dodam, że jest to duo, które przynajmniej według mnie nie pokazuje się tak często w tych topowych pozycjach. Ten high ground gracz Ghost to jest... Tak, to prawda, nie da się tego ukryć oczywiście. Na samym dole Atlantis stara się. Tak, Mitro spada w dół i... Ale on nie został wyeliminowany. On spada w dół po prostu. Tak, i Kuna więc też dokłada fraga. A to może jednak moje typy nie są takie złe. Drużyny. Finalnie. Tak, i tylko 6 osób, już 3 drużyny, czyli wszyscy mają swoich duo partnerów. Tak, takiej sytuacji jeszcze nie było. Oj, ta lotnia będzie chyba. Nie chcę jeszcze wykrakać, ale wydaje mi się, że ona nie będzie miała pozytywnego akcentu. Tutaj widzę, że Domentus co porobił, i Kuna i DMO wykończeni. Tak, bo tutaj. Tutaj duo partner Domentosa i Domentus mają tylko jako jedyni full komplet graczy. I oj, to raczej będzie się... Przyjemna. I komu my tutaj mamy? Ostatecznie? Wygrał Atlantis. Atlantis. Czyli dobra, czyli jednak mój tutaj typ na tą gierkę, oczywiście biorąc pod uwagę late game, był w miarę sprawdzony. Tak, 9 killi, czyli mi się wydaje, że Mitro i Kuna mogą skoczyć gdzieś wy... I za chwilę oczywiście poznamy już zwycięzców, będziemy mogli zobaczyć, jak podnoszą puchar. I oczywiście wygrają wtedy 80 tysięcy dolarów. Jest Saf i Zajd. Proszę o pokcam dla tych dwóch graczy, naprawdę co to zrobili. Jeszcze nie wiem jaka przewaga punktowa. Słucham? Dostanie mistrzami, została tylko jedna rzecz. Podniesienie pucharu. Tak, i właśnie to zrobili. Podnieśli nawet dwa puchary. Nawet dwa. No i mamy mistrzów. Tak. Dokładnie. Ale pewnie. Odkąd wyszli zadowoleni. Bardzo dobry dzień dzisiaj. Tak, bardzo dobry. Wczoraj właśnie mówiłem, że ta końcówka była taka przeciętna, ale teraz no pokazali tutaj jak najbardziej klasę. No na pewno szczęśliwi dzisiaj, którzy są na tak, na no jednak po 40 tysięcy dolarów na głowę, można powiedzieć, i bardzo... Koledzy się odezwą. Też prestiż na pewno. Koledzy się odezwą. Tutaj też na pewno prestiż tego turnieju. Zobaczymy. To wiesz, to że mimo wszystko jest LAN, to nie jest turniej online, tak, więc też na to inaczej się patrzy. Ale widać, że mają to przygotowane. Dla nich to nie ma chyba różnicy, czy to LAN, czy nie LAN. Ciekawe. Ja jestem, na pewno będę śledził teraz tych dwóch graczy. Jestem ciekawy, jak tam im szło w przeszłości, czy mieli już jakieś turnieje ze sobą no takie właśnie, większe. No to jest ciekawe. Bo czy to był taki przebłysk? Tak. To jest bardzo dobre pytanie. I dalej jeszcze nie zobaczyliśmy oficjalnej tabelki po ostatniej rundzie, więc jeszcze nie mam potwierdzonej tej przewagi właśnie Safa i Zajta nad drugim miejscem. This kind of competition, obviously there is a recently announced big event happening later on this year as well. No tak, no nie da się mówić, to jest naprawdę bardzo duży event. Właśnie mówię, to jest zlanowy event. Obviously it's awesome going against different competitors from all around the world and feels great. To też prawda, że wiesz, jednak mierzenie się z tymi różnymi graczami jest naprawdę ważne i też mi się też znajdzie. Tak, i 80 tysięcy dolarów. A teraz już ich znajdzie, teraz już ich znajdzie. Przypomnieli sobie, że jednak... I'm just gonna save it, I really don't know what I'm gonna do with my money yet. Sensible, thinking ahead. I like that, guys. What is your experience been like here in Poland at Katowice Roya? Have you enjoyed every single second of this? Yeah, like from start to end, like everything's been awesome. All the boys, that you boys, especially I was like, Everything's been great so far, and yeah. Super, would you please give it up one more time? Jeszcze jeden aplauz, czyli... A ja nawet poklaskam. Tutaj dosłownie przekazałem informację od informatora. I tak jest, 211 punktów przewagi na drugie miejsce. I patrz, zmieniło się. Vini spadł na trzecie miejsce z Zexrowem. Oczywiście. A na drugim Creepa i Boyer, 12 punktów przewagi. Czyli stracili tak jakby... Stracili dużo dolarów, tak. No bardzo dużo dolarów. Znaczy to jest 16 tysięcy dolarów. 16 tysięcy dolarów ich kosztowało 12 punktów, naprawdę nie widziałem dalszej tabelki. Wirtusi na 8 miejscu, dopiero Ghost Camo i Sena na 9, gdzie są Polacy. Teraz może pokażę całą tabelkę czekamy, tutaj. Czekamy. O Solary, kto Airwakes się na ostatnie płatne miejsce, zaraz zobaczymy. To jeszcze patrzymy. Patrz, Domentus i zawodnik z Gambit też dosyć wysoko po tej gierce. I zawodnik z Navi.
Okej, okay, okej, okay, ciekawie. 307 punktów, zobaczymy ile ma 21 pozycja, ile? 10 punktów, dwa fragi. Blisko, blisko, dwa blisko, fragi. Tutaj było blisko, na TSM, Myth i Cloud mogli powalczyć. Okay. I jednak nie zobaczymy nie tabelki takiej ogólnej, no, całej. Musimy obejść się smakiem w tym przypadku. Nie, nie wiem, nie wiem w takim razie, na którym miejscu skończyli Polacy. Odwrócił plecami, kurwa do piasku. Się kręci, za dużo bajaczy, orienci korenci. Bo ludzie to kłamcy, bo ludzie są spięci, chcą wszystko na tacy. Orienci korenci, uważaj wariaci, wokoło się kręci.